Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Zbyszka Leksiaka, kiedy dzisiaj jesteśmy z wizytą. Akurat mamy koniec sezonu lotowego gołębi dorosłych. Za chwilę będą rozpoczynały się loty gołębi młodych. Tak, Zbychu, u was też? Też, no, 21. Tutaj zastaliśmy tutaj, od rana jesteśmy i tutaj mamy właśnie gości. Tutaj się goście przedstawią. Może zacznijmy od pani. Proszę bardzo, pani. Anna Maćkiewicz-Tic. Tak, też hodowcy mi gołębi. Żona hodowcy. Żona hodowcy, tutaj kolega Jarosław z oddziału 0319 Brodnica, a mieszkacie pod Olsztynem, tak? Pod Olsztynem, tak dokładnie, ale już teraz obecnie nie lotuję, ojciec mnie lotuje. Znaczy, ale lotujesz nie ty, tylko ojciec, ale... Ojciec, ja go wspomagam. Ty zajmuje wszystko, a ty go wspomagasz. Tutaj... Finansowo. Finansowo, tutaj właśnie jak rozmawialiśmy, tutaj u kolegi Zbyszka, dzisiaj się przewijało bardzo dużo gości, między innymi tutaj kolega Wasek jest z czasów, tak? Tak. I postanowiliście odwiedzić tutaj kolegę Zbyszka, tak? No oczywiście, być w Rzymie, a papieża nie zobaczyć, a przyjeżdża się pana Zbyszka nie zobaczyć. Papież, tak. Dobrze, nie jest. Rybaka, bo by trzeba było całować, ale spokojnie, przeżyjemy to jakoś. Tutaj kolega Zbyszek właśnie tutaj podejmuje na gościnie tutaj panią Anię, kolega Jarosława, a porozmawiamy jeszcze tak, bo skończył się sezon gołębi dorosłych. My tam kolegę Zbyszka w tym roku dość regularnie odwiedzaliśmy podczas lotów. Później, kiedy sobie zrobiliśmy urlop, to już nie odwiedzaliśmy za bardzo, ale teraz, kiedy się skończył ten sezon, to może takie krótkie podsumowanie tego sezonu do gołębi dorosłych, bo jeszcze sezon gołębi młodych przed nami. Dokładnie. Sezon taki po prostu można uważać za udany, po prostu taki śmieszny trochę, bo tych wiadomo, że tych frontów dużo bardzo przechodziło, ale mimo tego, no tam żeśmy się zakwalifikowali tak w okręgu praktycznie z dwóch maratonów, jesteśmy na pierwszym miejscu po dwóch maratonach. Akurat mamy taką mniejszą szansę, bo w okręgu tylko uczestniczymy jako nasz oddział dwa maratony, także po prostu trzeci maraton włożyłem tylko jednego gąbka, akurat w innym miejscu wkładałem na punkcie wkładań, włożyłem jednego gąbka. Ten gąbek, co włożyłeś jednego, tak? I jeden ta samiczka była czwarta w okręgu z drugiego maratonu, później była włożona do działu myszków na 500 km, była druga w oddziele i postanowiłem ją włożyć jako na inny punkt wkładań po prostu, żeby pokazać, że to nie jest jakiś tam przypadek i jakaś ściema, tylko po prostu ten. No i włożyłem tą samiczkę po prostu w sekcji konkretnie siewierz, po prostu tam mi komisja inna odbierała, ta samiczka jest 21 w okręgu, tutaj na nasz teren była samiczką tak samo czołową, także po prostu no, pokazało to, że nie ma znaczenia to wkładanie w innym miejscu, gołąb potrafi przyjść rewelacyjnie. No zarazem przy okazji tam włożyłem jeszcze gołębki 3 na 1025 km w Belgię i też zareprezentowałem nasz oddział, jako procentowo mam 66,70 wydajności, także po prostu pierwsze miejsce zająłem na 22 oddziały, jest kwalifikacja, no, zdobyłem na 3 gołębki 2 konkursy, także na 4 gołębie wkładane na innym punkcie wkładane po prostu są 3 w konkursie, także myślę, że wynik super, nie? Super, tutaj kolega Jarosław w oddziale, tam gdzie notuje jego tata, jak się zastrzegł, to jakie ma wyniki? No jest drugi, drugie miejsce ma pierwszy wicemistrz, oddział Brodnica. Tak, z 50 z całości, Tic Jerzy. Tic Jerzy, tak. Czyli mamy hodowcę, który tam lotuje, ale dużo liczna hodowla jest? 40 gołębi. Do lotu? A w rozpodzieniu? Do lotu, też 40. A na młode ile masz? No młody w tym roku ma niby koło 60 ma być. Tutaj przyjechałem do Zbyszka, to nie w produkty się zaopatrujesz, gołębi u niego czy co? Tak, oczywiście zaopatrujemy się w produkty, a mam nadzieję, że w przyszłości, właśnie teraz żeśmy rozmawiali, w gołębie. No akurat będzie okazja, bo przy okazji, tu jesteśmy u kolegi Zbyszka, mamy 60 gołębi młodych przeznaczonych na sprzedaż, to są gołębie już, te zdjęcia zrobiliśmy, 10 przed chwilą wstawiliśmy, ale one są tak ciekawie zrobione, że one jeszcze są... Kolega wziął przy okazji, poparował nie? No 11 parek tak sparowałem, bo wiadomo, że... Zadam pytanie, no bo tam przy tych młodych nie pisaliśmy płci, to ty już wiesz, kto jest odpowiedzialny za parowanie, tak? Za no to już na Łukasza zgonimy to po prostu, żeby coś był odpowiedzialny po prostu, nie za ten. No wybraliśmy tam po prostu, podzieliliśmy tak o 10 gąbków, tak nie jesteśmy pewni, czy to jest samczyk, czy samiczka, pozostałe po prostu stwierdziliśmy płeć, także te 11 parek żeśmy połączyli takich po prostu tych gąbków, tam co, jak już koledzy by sobie życzyli, na przykład to mam gąbki tak według nas połączone, co mogłoby coś to po prostu dać, nie? Zafungować, jak to mówią Słowacy, Czesi. No myślę, że po prostu coś się uda, nie są to aż takie duże pieniążki. Przejdziemy tak, pokazać te gołębie mniej więcej? No to za chwileczkę pójdziemy. Mamy dla nich taką zrobioną wolierę, że te gołębie, które to będzie chciał tutaj oglądnąć, będzie sobie mógł tutaj przyjechać, one są oddzielone, zobaczyć, one są akurat na świeżym powietrzu, mają takie zważone w miarę optymalne warunki,
ale też żeby można było je zobaczyć i te gołębie, co ciekawe, też nie są drogie, bo takie pary są w cenach płatczych. Tak, po prostu jest od 100 zł jest za parkę jest 200 zł, także myślę, że tam wiadomo, aukcja, no innymi prawami się po prostu rządzi, nie? Na aukcji można kupić taniej, a również jak jest kilka zainteresowań, drożej. Można drożej po prostu, nie? No, tak z domu są ceny troszeczkę inne po prostu, ale na aukcji jest to okazja, którą jeżeli ktoś mu spasuje, to... Jest okazja w dwie strony. W dwie strony, no wiadomo. To jest właśnie to. Zawsze klient, no musi... Teraz na razie dziękujemy koledze, życzymy powodzenia, a przyjdziemy sobie zobaczyć tego gołębia na chwilę, czy tam sam podejdę, bo tutaj nie będę przeszkadzał, tutaj kolega niech się zajmie kolegą Jarosławem, żoną, z córkami widzę, także jak się tam my idziemy tam zobaczyć tamte gołębie. Tutaj nim przejdziemy do gołębi, jeszcze tutaj się, korzystając jeszcze też, że Jarek jest właśnie, bo tutaj przyjechał się coś zaopatrzyć do niego, czy nie? Oczywiście, produkty. I w produkty. Tak, a chciałem jeszcze powiedzieć, produkty właśnie? Właśnie będzie, że jednym z tych jest błyskawiczowy felemienie, jest jednym z bardzo dobrych produktów. Taki przebojowy teraz? Taki, no rewelacyjny. Masz tego zbytku pokazać, jak wygląda? Nie ma tutaj przy sobie, nie? Nie przygotowałeś. Ale to praktycznie, no, dużo klientów nowym, co tak doradziłem czy coś, no to jest to przebój całkowity po prostu, nie? To kiedy tylko forma spada, można to dać indywidualnie. Nawet żeśmy tu już tak odkryli, że w każdy jeden dzień, pół dnia wystarczyło, może jeden dzień być pełny, nie? To nawet wtorek, środa, czwartek, piątek, po prostu natychmiastowo... To zarówno młodym i starym. Młodym i starym, kiedy tylko gołąbki słabiej tylko latają ko domu, po pół dnia dania, na drugi dzień już widać efekt po prostu całkowicie, no i przekłada się na lepsze wyniki w lotach po prostu natychmiastowo po prostu, nie ma ten, nie? No myśmy też nawet w ostatniej nocy, żeśmy dali to w czwartek praktycznie, no to włożyliśmy 109 gołąbków, 74 w konkursie, łącznie z pierwszymi nagrodami, no nie? No to jest... No w ogóle no to przykładem jest pana Augustyniak, no bo też tam mówili, że tam te produkty moje, wiadomo jak to każdy krytykują, niektórzy nie. No to co się okazało, już stosuję piąty rok, bo też się bał, że tam po pierwszym roku no, tam wysiądą po prostu zdrowotnie i tak dalej, że tam się zają. To są produkty po prostu typu naturalne, jak coś to niektóre są to lekarstwa, nie jakieś tam antybiotyki. Poza tym po prostu już pan Augustyniak stosuje to szósty rok ze Śremu, Śremu, ja to było? Przepraszam, Szczecina. No. To i praktycznie gołębie są już 10 roku. Przypomnę, to jest tam miejsce, gdzie byliśmy i od razu było widać z jego posesji bazylikę w Licheniu. No i w tym roku znowu wszystko praktycznie tam dużo powygrywało, no nie? No i te gołębie już 6 rok pobierają te same produkty i jest wszystko okej, okay, no nie? Tym bardziej są gwarantowane odnośnie dopingu, bo ja też byłem dwa razy, miałem antydopingu po prostu badany, no nie? No i teraz też tu z nowych takich klientów, co też tam niektórzy po prostu krytykowali, no to pozdrawiam pana kolegę Dzień. Ale oddziału. Proszę? Nie, nie, tam po prostu z tego działu, tam też niektórzy to wiadomo, że tam jak coś, no to też pan Dzień też korzystał z tych produktów, to jest oddział Dębica 419, a też i stało się z trzeci i dużo tych mistrzostw powygrywał, no i jakby nie było, no to też no, gołębiom pomogło, a nie zaszkodziło, nie? No i... Może hodowcy nie chcą mówić, że stosowali, żeby nie wygrywać. No nie, to też tak, żeby inne nie wygrywać. Każdy tak myśli, że nie powiem, to nie kupię. Ja tam też nie reklamuję już za bardzo, po prostu też i... Te osoby, co tam jeszcze pozwolą tam powiedzieć tam coś, no to nieraz tam, co pamiętam, no powiem, a tak, to tam też się nie staram już za bardzo, bo... A tutaj jeszcze mówiłeś jeszcze o, wracając do tych konkursów, co byłem wyznaczony, to mówiłeś coś o lotach jeszcze. No tak po prostu, no, można tutaj powiedzieć, że w oddziale udało mi się w tym roku, bo na tym ostatnim locie zdobyłem 73 w konkursie. Tak, na gołębie dorosłe. Dorosłe, to było 109 gołąbek ułożone, 73, tam jest też reportaż nagrany. No i udało nam się zająć tak, z 50-tki 10 pierwsze miejsce w oddziale, stałości 10 pierwsze miejsce w oddziale, rocznymi pierwsze miejsce w oddziale, intermistrzostwo 5-3 pierwsze miejsce w oddziale, na pewno nam wychodzi kategoria A pierwsze miejsce w oddziale, w maratonie też pierwsze miejsce w oddziale, przypuszczam, że D powinna też być chyba pierwsze miejsce w oddziale, zobaczymy tam B, no to już muszą być rozłożone wyniki, żeby po prostu dalej można było stwierdzić, ale na pewno też nie gorzej jak drugie, trzecie. Jeszcze w okręgu, w regionie to będzie mogło. No w okręgu też jest tam po prostu, na pewno jest tym jednym, to jest też i wicemistrz okręgu. I... No na pewno na niejednej wystawie się spotkamy. O, wiadomo, no, ważne, że po selekcji jest potężna duża ilość godzin została, nie nagubione są na przyszłość, może mamy czym walczyć i już, nie? Chciałbym podziękować za takie miłe przyjęcie. A. Tutaj u Państwa, pana Zbyszka. No, dobrze. No i kiedyś kolega Jarosława też się postaramy odwiedzić, tym bardziej, że kolega jak mu lotuje w oddziale z 319 w Brodnicy, ale mieszkasz pod Olsztynem bliżej, tak? Czy gdzie? No, Brodniczno, Zajączkowo. Zajączkowo, na te okolice, no. Także ale zapraszam na kawę za. Ja bardzo chętnie siadę, tym bardziej, że jeszcze kolega jest organistą, także no, to jest ten mi bardzo bliski, bo zdarza mi się niekiedy budować organy po kościołach, także bardzo chętnie sobie przyjadę zobaczyć instrument, który kolega ma w swoim kościele. Zapraszam. To jest 10-głosowy instrument mechaniczny, tak? Czy 11-głosowy? Nie, 10. A o organach, jakby ktoś chciał zobaczyć, to na takiej stronie internetowej na YouTubie nasze sprawy, na przykład budowa organów, że coś można sobie zobaczyć, jak taki instrument wygląda. Także to tylko takim tytułem dygresji. Dziękujemy bardzo. Idziemy teraz w te gołębie, które mamy na sprzedaż, które Zbyszka pokazać.
Tutaj będziemy po mało odjeżdżać. Dziękujemy, do zobaczenia. No i właśnie te gołębie, o których mówiliśmy, kolega Zbyszek, o tutaj ma, one są dzisiaj, tutaj były zrobione zdjęcia im, mamy je tutaj. Popatrzmy, są gołębie tutaj te młodziutkie, to jest ich 60 sztuk, tak jak powiedzieliśmy, kilka jest przeznaczonych do pojedynczej sprzedaży, a jest około 20 par zrobionych, które można tutaj u nas nabyć. O, każdy, kto by chciał tutaj przyjechać, może sobie przyjść, te gołębie tutaj zobaczyć, dotknąć, pomacać, jak to mówią hodowcy. O, i tutaj sobie te gołębie teraz czekają na swoich klientów, na dom, do którego gołębi, gdzie będą w przyszłości mieszkały. O. Także zachęcamy wszystkich do zakupu tych gołębi. Do zobaczenia, dobry lot!